Witam, z tej strony Baniak. Dzisiaj będzie trochę inaczej, ponieważ zakupiłem filtr odwróconej osmozy i chciałbym coś powiedzieć o tym filtrze. Więc tak, tu mam zrobione przyłącze do tego filtra, do wodociągu podłączony. Oryginalna przejściówka, tutaj musiałem tylko dwie mówki dokupić i zaślepkę. Tu był zaworek oryginalny, którego nie potrzebuję, bo mam tutaj zawór taki lepszy. Więc on jest cały czas odkręcony. Wężyk na zacisku oryginalnym. Oczywiście wężyk ciśnieniowy, twardy. Musiałem go aż ciąć sekatorem, bo nie szło nożyczkami. Tu jest nasz filterek odwróconej osmozy. I co będziemy jeszcze potrzebowali? Baniaczek na wodę i wiadro na odpad. Zbieram odpad, ponieważ jest bardzo dobry do podlewania kwiatków, więc idealnie. Idealne. Dobra, i co by tu baby? Oczywiście baby filtr i tak. Co mamy w filtrze? Tutaj mamy wkład sznurkowy. To jest zwykły wkład. Nie widać tam za bardzo. Wkład sznurkowy. On separuje, nie wiem dokładnie do ilu, ale oddziela nam wszystkie grubsze zanieczyszczenia typu rdza, żwiry, piasek i tak dalej. I tak, woda wpada nam tutaj, przepływa przez ten filtr, oczyszcza się od grubych zanieczyszczeń, przepływa sobie dołem, bo tu jest wężyk. Idzie do kolejnego filtra. Filtr węglowy przepływa przez filtr węglowy. Przechodzi tutaj przez ten wężyk i membrana osmotyczna. Filtry były już płukane. Membrany jeszcze nie płukałem, więc membranę przepłukać. Pierwsze 5 litrów wody wyleję. Tam mówią pierwsze 10 litrów wody wylać, ale ja wyleję 5 litrów wody pierwszej i też będzie dobrze. Nie przesadzam. I tak, tu mamy zawór, który redukuje nam przepływ wody, duszący, o, tak to nazwę. Zawór duszący, żeby woda przepływała przez tą membranę, a nie żeby cała woda płynęła do ścieków, ponieważ membrana musi pracować przy jakimś ciśnieniu i musi być jakieś obciążenie, żeby wytworzyć to ciśnienie na membranie. I tak, tu mamy wężyk od odpadu. Tu mamy wężyk od osmozy. I tak, co robimy? Bierzemy sobie wężyk od odpadu. Wkładamy sobie go do wiadra. Wężyk od osmozy do banioczka. Niesamowite kabel. Rurowisko się zrobiło fajnie. Odkręcamy sobie kranik. Okay. Nie odkręcam na full. Ciśnienie jest na tyle duże, że nie trzeba. No i tak. Tu nam leci odpad. A tu nam dziurka osmoza. Nie widać za bardzo. Widać, widać. Sobie leci powolutku. I zobaczymy, co z tego będzie. Membranę dobrze założyłem, więc mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. O, faktycznie, szybciej się leje woda niż osmoza. Ale oczywiście mogę przyspieszyć ten proces oczyszczania wody, zwiększając jeszcze więcej ciśnienie. Ale wtedy ryzykuję tym, że mi się po prostu kranik rozcieknie, ponieważ skończyła mi się taśma teflonowa. Musiałem uruchomić swój umysł druciarza i nasmarować gwint silikonem. Taki mam przeźroczysty silikon, bardzo taki lepki. Ciężko go zmyć wodą. Jak się przyklei, to masakra go zmyć. Więc nasmarowałem gwint. Tam zużyłem taśmy teflonowej, ale brakło na gwint od przyłącza tego całego. Zresztą pokażę. Tu wszystko jest zaklejone taśmą teflonową, a tutaj na tym połączeniu
między tym zaworem a tym brakło mi taśmy teflonowej i musiałem nasmarować linkwidą, jeszcze jest klejący. Ale chyba nie kapie. Suchutki, dobra. Tutaj sobie leci odpad. Tutaj sobie ciurka osmoza. I dobra, jak napełnię, to znowu się odezwę. Osmoza już nalana. Narobiłem sobie 10 litrów osmozy. Na 10 litrów osmozy odpadu miałem około 20 litrów. Akwarium jeszcze nie zalewałem, ale rybki fajnie sobie pływają. Oczywiście gonią się, chryzipterka znowu. Tu sobie oko brobi. Zrobiłem pierwszą szczepkę koralowca. Przykleiłem, tak jak tam mi ktoś napisał w komentarzach, kropelką. Ja użyłem kleju do paznokci w żelu. Skład ten sam. Faktycznie fajnie chwycił. Koralowiec żyje, więc go nie uszkodziłem. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.